Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 237. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Powrót do domu na święta czy wszelkie rodzinne zjazdy wiążą się dla wielu osób ze sporą dawką stresu i wywołują obawy, może nawet niechęć. Znajdujemy się nagle w gronie osób, których nie wybraliśmy, z którymi łączą nas rodzinne więzy, ale poza nimi często znacznie więcej nas dzieli. Czy da się zatem usiąść przy rodzinnym stole i spędzić miło czas? Czy istnieją bezpieczne tematy, które nie wywołają podgrzanej dyskusji lub nie doprowadzą do niezręczności? Co emocjonuje młode pokolenia, a o czym nie należy już rozmawiać? No i najważniejsza kwestia, co wypada powiedzieć i czy jest szansa na znalezienie wspólnego języka? Te wszystkie nurtujące mnie pytania zadałam mojej wielokrotnej już gościni, pisarce, antropolożce kultury i folklorystce Oldze Drędzie. Jak zawsze będzie filozoficznie i ciekawie. Zapraszamy. Cześć Olga. Cześć. Jest mi bardzo miło gościć Cię po raz trzeci. I niezmiernie Cię cieszę, że mamy znowu okazję pogadać na ciekawe socjologiczne tematy. Mnie również jest bardzo miło, no i myślę, że to będzie kolejna udana rozmowa. Tak sobie myślałam o takim słowie, o takim stwierdzeniu, które ostatnimi czasy trochę mnie tak aktywuje, chciałam użyć stwierdzenia triggeruje, a mianowicie jest to stwierdzenie, że coś wypada. I mam takie wrażenie, że w naszym kraju od zarania dziejów bardzo dużo wypada. Czy to jest jakaś cecha nasza narodowa? Czy to się na przykład już trochę zmienia, Twoim zdaniem? Myślę, że to jest cecha pokoleniowa i że jest trochę związana ze zmianami w stylu życia. Tutaj nas czekają na pewno długie historie i bardzo, bardzo wiele jakichś tematów pobocznych i dygresji. Ale myślę, że im więcej czytam na ten temat, im bardziej się zapoznaję z różnymi materiałami i z życia wziętymi, i z literaturą, i z listami do redakcji archiwalnych gazet, tym bardziej widzę, że to, co wypada w ogóle, kategoria wypadania, czy życia zgodnie z jakimś dekorum, to jest kwestia właśnie zmiany pokoleniowej i przejścia od takiego stylu życia, w którym żyjemy bardziej w grupie, w związku z czym cały czas jesteśmy na widoku, do takiego trybu życia, w którym jesteśmy nieco bardziej oddzieleni i zaczynamy domagać się prawa do tożsamości i prywatności. I jedna i druga sytuacja mają oczywiście swoje wady i zalety. Okej, już na start bardzo mnie zaciekawiłaś, bo już chciałam się Ciebie zapytać, czy to jest tak, że za każdym razem, jak przychodzi nowe pokolenie, to się po prostu zmienia to, co wypada. Ale ten drugi wątek, czyli właśnie to, że ten nasz styl życia się zmienił, że już nie jesteśmy w naszych małych miasteczkach, gdzie taczamy się tymi samymi osobami, wobec których mamy jakieś zobowiązania i naglądujemy w dużym mieście, gdzie jesteśmy bardziej anonimowi, to też ma ogromne przełożenie właśnie na to, jak działamy w grupie i jakie mamy zobowiązania właśnie wobec naszych sąsiadów czy osób, które mijamy. No i w naszych małych miasteczkach również stajemy się znacznie bardziej prywatni i często też myślę, że wielu i wiele z nas ma wiele wyobrażeń na temat tego, jak wygląda życie w małym miasteczku, ale jak spojrzymy na przedmieście, to ono wcale nie ma charakteru małego miasteczka, tylko raczej właśnie takie miejsca, w których ludzie bardzo, bardzo pielęgnują swoją prywatność i że to są malutkie enklawy. I wydaje mi się, że raczej w tym kierunku zmierzamy i myślę, że bardzo, bardzo dużo tego, w jaki sposób będziemy postrzegać siebie jako zależni od innych, a może demonstracyjnie niezależni,
będzie się wiązało z tym, jak mocno będą postępowały te zmiany. Ale myślisz, że z czego wynika ta inna dynamika właśnie na przedmieściach? Mhm. Czemu ona nie odzwierciedla małego miasta, tylko właśnie ceni sobie tą prywatność? Myślę, że bardzo często ludzie, którzy zamieszkują na przedmieściach, którzy decydują się kupić tam sobie dom, to są ludzie, którzy przeprowadzili się z miasta szukając spokoju. Czasami się tym rozczarowują, czasami są zadowoleni, no tutaj różne są scenariusze, ale myślę, że bardzo, bardzo często motywacją tutaj jest możliwość życia po swojemu, na swojej własnej działce i na swoich własnych zasadach. To znaczy, że tutaj wszystko zamyka się w naszym prywatnym świecie, naszej własnej rodziny, w której oczywiście też prędzej czy później pojawiają się konflikty, no bo jednak bycie nastolatką na przedmieściu to jest bardzo trudny temat. No, brzmi groźnie, ale też zastanawiam się, bo coraz więcej mówi się o tym, jak właśnie my odeszliśmy od tego trybu życia w małych miastach, na naszych osiedlach, od wielopokoleniowych domów. Za tym oczywiście idą różne korzyści, tak, bo mamy dosyć tych stereotypowych już wręcz cech mieszkania w tych komunach, powiedzmy, tak? I właśnie chcieliśmy być bardziej anonimowi, spotykać nowych ludzi, poczuć tą niezależność, ale wiele badań też pokazuje, że sporo nas omija, kiedy mieszkamy w ogromnych przestrzeniach, nie znając swoich sąsiadów, kiedy możemy robić co chcemy, ale nie mamy tego poczucia przynależności. Czyli jednocześnie część z nas nadal pielęgnuje tą swoją odrębność i te swoje właśnie nuklearne jednostki rodzinne, ale coraz więcej jednak mówimy o tym, że nam brakuje tego machania do kogoś przez ulicę, spotykania się wieczorami z członkami rodziny czy z sąsiadami. No, na pewnych zasadach. To znaczy w takiej sytuacji, kiedy my już mamy pewien wpływ na to, kiedy na przykład możemy zdecydować, kiedy jakieś spotkanie się wydarzy, albo kiedy się zacznie, kiedy się skończy, to myślę, że w takiej sytuacji już zdecydowanie mamy większe poczucie sprawczości. I że ta sprawczość tutaj jest czynnikiem rozstrzygającym. Z wykształcenia jestem etnolożką, więc bardzo dużo zajęć na studiach poświęciliśmy antropologii wsi polskiej. I tam zawsze był taki temat właśnie, bo przedmiot był podzielony na poszczególne tematy. Tam, nie wiem, budowanie domów, rolnictwo, rybołówstwo i był bardzo, bardzo duży blok poświęcony pomocy wzajemnej. Okay. I to brzmi wspaniale, ale tak naprawdę to była bardzo gęsta sieć zależności, w której niekoniecznie każdy chciał uczestniczyć, ale musiał, bo inaczej po prostu nie dałby sobie rady. Bo utrzymanie gospodarstwa z roku na rok jeszcze przy rozmaitych kaprysach pogody, w takiej sytuacji, kiedy jednak większość gospodarzy była niezamożna, oni bardzo musieli polegać na tych ścisłych więzach sąsiedzkich i też wzajemnej kontroli. Tam było coś za coś, to znaczy była bliskość, ale niekoniecznie była to taka bliskość wymarzona, tak. Ona nie była dobrowolna i faktycznie ludzie mogli na sobie polegać, ale to dlatego, że na sobie polegać musieli. Bardzo ciekawie pisze o tym Wiesław Myśliwski i on pokazuje też taką piękną stronę tego życia w grupie, to znaczy, że kiedy pracujesz na otwartym terenie, w polu, to siłą rzeczy, kiedy masz wolną chwilę, to ciągniesz do innych ludzi, żeby przebywać z nimi razem. No i on ma też taki słynny esej Kres kultury chłopskiej. On swego czasu był bardzo, bardzo głośny i Myśliwski tam wysnuł taką teorię, że w momencie, kiedy pojawiło się radio i telewizor w latach 60., to ta kultura bliskości zakończyła się, dlatego że po prostu ludzie poczuli się zwolnieni z potrzeby mówienia. Nie było komu opowiadać. To jest takie, powiedziałabym, lekko przerażające, że używaliśmy tych naszych sąsiadów, tych naszych członków rodziny jako wsparcia, ale przy pierwszej lepszej okazji, żeby to czymś zastąpić, wybraliśmy jednak telewizor i radio, czyli to świadczy o tym, że te relacje nie do końca były dla nas satysfakcjonujące. No właśnie, to daje do myślenia, prawda? Że myślę, że istnieje taki obraz ludzi, którzy dobrowolnie przebywają ze sobą i trochę jak w Wiosce Smurfów czy w Dolinie Muminków po prostu pomagają sobie wzajemnie. A myślę, że czasami trochę tak jak sytuacja tutaj znana z wielu jeszcze dekad powojennych, ludzie na przykład czekający na swoje mieszkania w PRL-u
czy z powodu braku pieniędzy w latach 90. i 2000. zmuszeni do mieszkania jako dorośli w małym mieszkaniu z rodzicami. Myślę, że po prostu w momencie, kiedy pojawiała się sytuacja, że można było te więzi rozluźnić, nawet wyjazd za granicę, to wiele osób z tego korzystało i pamiętam, że wśród trochę starszych znajomych, którzy niestety mieli pecha trafić na taką najwyższą falę bezrobocia na początku lat 2000 jako absolwenci studiów, gdzie właściwie bardzo, bardzo długo było, trzeba było szukać, żeby znaleźć jakąś sensowną pracę, to pamiętam, że oni bardzo często wyjeżdżali albo do innego miasta, albo do innego kraju i zauważali, że ich stosunki z rodzicami nagle się poprawiały, kiedy nie musieli już z nimi przebywać pod jednym dachem. Że harmonia rodzinna wracała, kiedy spotykali się i to chętnie i dobrowolnie po prostu przy różnego rodzaju okazjach. Natomiast ta konieczność dzielenia przestrzeni, no ona generowała głównie napięcie. No mówi się, że miłość rodzinna jest wprost proporcjonalna do odległości. I śmieję się, bo sama studiowałam za granicą i myślę, że o wiele bardziej złagodził się mój obraz mojej rodziny przez ten czas i coś w tym ewidentnie jest. I też tak sobie myślę, że to jest ogromna presja dla, szczególnie dla dzieci, tych młodszych pokoleń, kiedy dorastasz nawet powiedzmy we wspierającym środowisku, gdzie wszyscy starają się, żeby żyło nam się dobrze, ale jednocześnie masz cały czas na sobie presję przejęcia, nie wiem, firmy rodzinnej albo pomocy przy pracy takiej, a nie innej, która jest ci narzucona. I nie przestajesz być dzieckiem. Ja tutaj chciałabym też... Podwładnym nawet. No, tak też bywa, chociaż muszę tutaj dołączyć pozytywne doświadczenie, bo akurat ze względu na okoliczności życiowe ja akurat też musiałam pomóc. Przez jakiś czas już jako dorosła osoba mieszkałam z moimi rodzicami pod jednym dachem. I okazało się, że to nie było takie złe i że naprawdę dogadywaliśmy się w zupełnie, zupełnie pokojowo, nie wymuszając nic na sobie, ale myślę, że kluczem do tego był fakt, że było tam naprawdę wystarczająco dużo przestrzeni. Tak, ale też myślę sobie, że to jest inaczej, kiedy wiesz, że to jest tymczasowe. Mhm. I że tak naprawdę jesteś w ich domu trochę jako właśnie taki gość pomieszkujący. Mm-hmm. I też jeżeli wracasz już jako dorosła osoba po jakiejś przerwie na przykład. Tak. Bo wtedy to jest trochę na innych zasadach. Mamy wtedy trójkę dorosłych. Dorosłych, tak. Którzy się zdążyli zmienić w międzyczasie, tak, oczywiście. I szanują siebie na równym poziomie, a nie znowu właśnie tkwimy w tej hierarchii, o której powiedziałaś, że do końca życia możemy być zawsze tymi poniżej. Tak, że po prostu zostajesz wysłana z powrotem do przedszkola. Jak w rodzinie królewskiej po prostu. Ale powiedziałaś coś bardzo, bardzo cennego, czyli że te więzi są ważne, super, żebyśmy mieli wspierającą rodzinę i możliwość przebywania w grupie. Ale właśnie na własnych zasadach i z taką kontrolą, że my tam przyjeżdżamy w konkretnym celu i możemy zawsze z tego wyjść. Jak to uzyskać? No, myślę, że idealnie jest, jeżeli takim celem jest po prostu spędzić czas serdecznie z bliskimi osobami, że to jest taki cel idealny, prawda? Natomiast no, myślę, że bardzo dużo tutaj jest zależne od okoliczności. Kiedyś mój kolega miał bardzo taką trafną obserwację, że jego zdaniem najcenniejszym tekstem, ważniejszym niż po prostu wszystkie długie godziny spektakli teatralnych, filmów, literatury wyprodukowanych na temat więzi rodzinnych w Polsce, była pewna reklama, w której babcia zgadzała się pożyczyć młodej parze pieniądze na wkład własny do mieszkania, ale zastrzegła sobie, że zgodzi się pod warunkiem, że będzie mogła nazwać ich dziecko Zygfryd. Okay. Właśnie ten kolega mówił, że to jest idealna ilustracja po prostu wszystkich pułapek więzi rodzinnych i tego, czego młodsze pokolenia. Tak, tego, czego młodsze pokolenia chcą uniknąć. To znaczy, oni nie chcą musieć wychowywać Zygfrydów. Ale też ten nasz dzisiejszy odcinek
choć nagrywamy go z lekkim wyprzedzeniem, idzie w okolicach świąt, więc to jest taki czas właśnie spotkań. Też dodam jako dygresję powiedzenie, które już prawdopodobnie wielokrotnie padało, że jeżeli myślisz, że jesteś oświecony, to przyjedź na parę dni do rodzinnego domu. I myślę, że dla wielu osób ten czas świąteczny to jest taki słodko-gorzki moment, gdzie jednocześnie stęskniliśmy się za tymi osobami, chcemy z nimi spędzić czas, ale zdajemy sobie sprawę, że po chwili znowu mogą nam się odpalić jakieś stare schematy i może atmosfera być nieco rozgrzana. I no właśnie, bym była chętna, żeby zrobić jakieś badania, może już powstały. Ile osób odczuwa takie, wiesz, lęki przed powrotem do domu? Tak, zastanawiam się. To nie jest jedynie polska specyfika. W Stanach, w okolicach Święta Dziękczynienia też pojawia się taka sama fala artykułów właśnie, jak przetrwać święta i nie wywołać jakiejś wojny w rodzinie. Więc faktycznie... Niestety jest to coś, co powraca, no i każe zadać pytanie, co i w którym miejscu idzie nie tak. Myślę, że przyjeżdżamy jednak do domu z jakimś bagażem może marzeń, wyobrażeń, prawda? Czy pozytywnych dużo filmów wspomnień. Po prostu o świętach, nawet tak, ale domkach. Też taka różowa mgiełka nostalgii po prostu, że będzie przyjemniej i będzie można się poczuć znowu dzieckiem w dobrym sensie tego słowa. To znaczy, że po prostu babcia przyniesie nam mleczko z miodem i przykryje nas kocem. No, okazuje się, że jednak jesteśmy dorośli i konfrontujemy się z innymi dorosłymi. I to znaczy, że niekoniecznie ze wszystkim się zgadzamy i że czasami na pierwszy plan wychodzą jakieś różnice. No właśnie, co się dzieje przy takim stole rodzinnym? Jakby jakie czynniki muszą wystąpić, żeby tam się pojawiła właśnie jakaś, nie wiem, podgrzana dyskusja, albo jakaś trudna sytuacja, bo to się zdarza bardzo często, ale mam wrażenie właśnie, że to jest specyfika tego stołu i doboru ludzi, że to jest skazane na to, że coś tam pójdzie tak. Tak, zdecydowanie to jest kwestia doboru ludzi. Ja tutaj muszę powiedzieć, że mam szczęście, że udawało mi się w takich okolicznościach nie znaleźć. Wow, super. To jest faktycznie, nie chcę przez to mówić, że żyję w jakiejś bajce, ale wydaje mi się, że akurat mam szczęście mieć w rodzinie osoby, które jakoś, jeżeli chcą spuścić nieco pary z głowy, to wtedy monologują do telewizora. Okej. I wtedy wydaje mi się, że to jest jakieś rozwiązanie idealne, tak. Dlatego że po prostu człowiek z telewizora nie odpowie i można po prostu wygadywać na niego rzeczy najgorsze, tak. Ale koniec końców to pójdzie w jakąś próżnię. Natomiast jeżeli to samo, co mówimy do telewizora, mówimy do grona ludzi, to istnieje pewne ryzyko, że ktoś będzie chciał podjąć rękawicę. I wydaje mi się, że tutaj pojawia się ten problem. Przed naszą rozmową zastanawiałam się nad taką kategorią w językoznawstwie, ale też we wszystkich naukach społecznych mówi się o tym coś takiego jak fatyczna funkcja mowy. To znaczy słowa, sformułowania, wyrażenia, których używamy, jeżeli chcemy coś powiedzieć, podtrzymać kontakt, ale tak naprawdę one są pozbawione zawartości. Pytamy kogoś, jak leci, i to nie znaczy, że jesteśmy zainteresowani faktycznie tym, co ma do powiedzenia, tylko raczej jest to próba nawiązania kontaktu. Bardzo często na tym polu zdarzają się pomyłki. Mnie również zdarzało się wielokrotnie w takich sytuacjach znaleźć. To znaczy, że na przykład jakieś takie frazesowe pytanie rozumiałam zupełnie dosłownie. Czy zdanie. I oczywiście wynika z tego nieporozumienie. I ale masz jakiś konkretny przykład, który ci teraz przychodzi do głowy? Niestety, teraz nie umiem sobie przypomnieć. Ale myślę, że jak sobie przypomnę, to na pewno to będzie pewnie jakiś comedy gold. Ja, to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo mam takie poczucie, że my się czujemy trochę przymuszeni, żeby spędzać czas właśnie w tym gronie rodzinnym, którego nie wybraliśmy. A z drugiej strony fajnie by było uznać to za szansę poznania innej perspektywy, posłuchania tego, jakie poglądy ma drugi człowiek, bez konieczności
wywalczenia sobie racji, czy przekonania kogoś do czegoś. Jak słyszę o tym właśnie, że próbujemy formułować takie frazesowe zdania, pytania tylko po to, żeby coś powiedzieć, żeby nie było niezręcznej ciszy, to jest smutne. Jakby mamy szansę na interakcję, zawsze możemy się czegoś nauczyć od drugiego człowieka, a jeżeli ja wiem, albo domyślam się, że mój wujek, czy jakaś inna bliska lub dalsza mi osoba pyta mnie o coś tylko po to, żeby zadać to pytanie, a go to nie interesuje, to trochę szkoda czasu nas wszystkich. Zgadza się. Przypomniało mi się, że może nie zdanie, które jakoś zapadło mi w pamięć, ale raczej zachowanie. Dlatego, że udało mi się jakoś zidentyfikować takie sytuacje, które były, no powiedzmy, laboratoryjne, sztuczne, w których właściwie cała wymiana polegała na tej fatycznej funkcji mowy. To znaczy, że każdy bardzo, bardzo się starał, żeby używać słów, ale nic przy ich pomocy nie powiedzieć. Co jest bardzo trudne, co jest oczywiście taką sztuką dla sztuki, do czego pewnie zaraz przejdziemy. Natomiast zauważyłam, że to, co towarzyszy takim rozmowom, to jest sztuczny śmiech, który można bardzo łatwo rozpoznać, że to jest śmiech, który jest zagrany. I myślę, że nawet jeżeli no, ja nie jestem jakąś mistrzynią po prostu w subtelnościach psychologicznych, ale nawet ja, po prostu osoba o subtelności głazu, jestem w stanie zauważyć, kiedy taki afektowany śmiech jest odgrywany, kiedy ktoś... Udaje, że się dobrze bawi, dokładnie, dokładnie. Jest to sytuacja oczywiście smutna i jakby to jest taki miernik przymusu, który ludzie odczuwają, żeby no, coś z tej sytuacji wynieść, prawda, żeby jakoś ją przetrwać, podtrzymać więzi prawdziwe lub, no, lub tylko umowne niestety. No właśnie, do czego jeszcze uciekamy się, żeby taką rozmowę, dyskusję podtrzymać i żeby zachować ją w takiej kulturalnej formie? No, istnieje coś takiego, co nazywa się po angielsku thought terminating cliché, czyli taka formuła kończąca rozmowę, czy raczej ucinająca jakiś namysł. To kto lubi czytać po angielsku albo słuchać podcastów, to Amanda Montel, taka amerykańska pisarka i językoznawczyni, wydała książkę Cultish, poświęconą, ona akurat miała doświadczenie w spędzenia dość długiego czasu, zdaje się, w jakimś ruchu religijnym właśnie, który takimi formułkami się posługiwał i że były to banały. To były banały typu, no jest jak jest, takie jest życie, nie zastanawiaj się za bardzo. Powoli do przodu. Tak, powoli do przodu, tak, tak, święta, święta i po świętach. I myślę, że to są takie zdania puste, które właśnie służą temu, żeby wydobyć z siebie słowa, ale nic nie powiedzieć. I można w ten sposób no, podtrzymać oczywiście kurtuazyjną, kulturalną, ale całkowicie pustą rozmowę. Ona też ma swój sens, prawda, że ludzie spędzają ze sobą czas i być może chcą też sobie nie zaszkodzić. Ale to jest pytanie, czego oczekujemy, bo wydaje mi się, że jeżeli coś takiego ma miejsce w rodzinie, to jednak z rodziną chcemy być blisko, prawda? I tutaj możemy odczuć, że stąpamy po jakiejś cienkiej linii, to znaczy, że chcemy być blisko, ale czujemy z drugiej strony, że nie wolno nam być szczerym, bo popełnimy jakiś fałszywy ruch. Prawdopodobnie inne osoby czują to samo. Właśnie próbuję szukać pozytywów i jedyne, co przyszło mi do głowy, to to, że może jest to jakaś forma na zrelaksowanie się. Bo nie każdy musi chcieć dyskutować, prowadzić intelektualne rozmowy. Może potrzebny nam jest kubek herbaty, siedzenie w fotelu i rozmowy o niczym. I to też jest okej. I myślę, że jeżeli ktoś nie lubi ciszy, to wtedy tego rodzaju formułki się przydają, że one po prostu zagłuszają ciszę. No właśnie, i czy zdarza się cisza w polskich domach przy stołach? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Istnieją ludzie małomówni, myślę, tak, że tak. Ale jednocześnie, wiesz, ten lęk przed niezręcznością jest tak duży, że wydaje mi się, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zarzuci jakieś takie kurtuazyjne zdanie. I powiem ci, że też im jestem starsza i im większy mam chyba dystans do tego, jaka jest atmosfera i nie czuję odpowiedzialności za to, jak będą się czuli inni przy stole,
to lubię, to jest straszne, ale lubię tak wsłuchiwać się i obserwować tą niezręczność czasami, że widzę, że ktoś się tak strasznie stara, żeby coś powiedzieć. A myślę sobie, kurczę, ale jak nie mam nic do powiedzenia, to możemy sobie po prostu posiedzieć. No, myślę, że jeżeli jesteśmy z kimś blisko, to cisza nie będzie nam specjalnie przeszkadzać, prawda? Choć to, myślę, że tutaj to już jest kwestia jakichś zwyczajów środowiskowych, rodzinnych, tego po prostu, na ile ktoś ma tolerancję na to. I myślę, że akurat w moim domu rodzinnym było dość dużo ciszy. Rozmawiamy ze sobą, ale też cisza nikomu nie przeszkadza. Przyszedł mi do głowy przykład tych tekstów, o których mówiłaś. Mhm. Nie wiem, to zupełnie po prostu moja kreatywność się obudziła. Mhm. Że sytuacja, w której taki tekst może zostać obrócony w ogóle w drugą stronę i pójść kompletnie nie tak, byłaby choćby wtedy, gdy ktoś kurtuazyjnie pyta nas, jak tam w pracy coś tam, a okazuje się, że nas wczoraj zwolnili. I jeszcze na przykład z jakiegoś powodu lekko kontrowersyjnego. I tutaj nagle otwiera się temat, którego nikt się nie spodziewał. Może okazać się, że właśnie wyjdzie z tego jakiś rodzinny dramat. A my chcieliśmy dobrze zadać bardzo proste pytanie o pracę, czyli jeden z fundamentów życia. Tak, wydaje mi się, że tak zwane bezpieczne tematy, bo robiłam sobie research dotyczący sztuki dyplomatycznej konwersacji. Cudownie. I okazało się, że była tam lista tematów, których należy unikać, ale że też są takie, które no, są neutralne, czy może w jakiś bezpieczny sposób wytwarzają wzajemne zainteresowanie u uczestniczących stron. I to na przykład było, no nie wiem, takie tematy jak pochodzenie. Okay. No ale na przykład możemy trafić na kogoś, kto nienawidzi swojego miasta i któremu się kojarzy z wszystkim, co najgorsze. Więc myślę, że to przestaje być neutralnym tematem, prawda? Nie, no totalnie. W sensie albo może wiąże się z tym jakaś historia, o której ta osoba nigdy nie chciała mówić. Tak. Dlatego, że stworzyła sobie zupełnie nową tożsamość w nowym miejscu, przeprowadzając się na przykład do dużego miasta. Oczywiście. Więc możemy tutaj też nadepnąć na jakiś taki grząski teren. Tak, tak. Także wydaje mi się, że takie tematy, że nie istnieje chyba jakiś temat neutralny, który da się całkowicie ufrazesować. Że na każdy temat można się pokłócić, po prostu. Tak, nawet mówiąc o ulubionych filmach. Albo pokłócić, no osobiście znam przypadek, że mój przyjaciel zerwał długoletnią znajomość z osobą, z którą w ogóle bardzo często się nie zgadzali. Byli kompletnie z innych bajek, a mimo to bardzo się lubili. Natomiast inne opinie na temat serialu Twin Peaks sprawiły, że po prostu ta przyjaźń się zakończyła na zawsze. To jest mocne, ale powiedz mi, z tych tematów neutralnych, czy też dyplomatycznie odpowiednich, pamiętasz jeszcze, co tam było? Co rekomendowano jako właśnie te bezpieczne? Podróże, wakacje, takie no, neutralne tematy. Co robisz w weekend, prawda? No tak. No ja tu widzę wiele zagrożeń też potencjalnych pól minowych. Tak. Też mi się wydaje, że po prostu nawet na najprostsze pytanie, jak leci, które powinno być neutralne, możemy usłyszeć, no właśnie wracam od onkologa, więc myślę, że zawsze tutaj jest jakieś ryzyko, ale jeżeli jest to ryzyko, to myślę, że wtedy to znaczy, że warto przemyśleć to, że na każdym kroku możemy skonfrontować się z jakąś trudną informacją, że po prostu nie da się całkowicie wygłuszyć tej przestrzeni, w której przebywamy. A myślisz, że są w Polsce tematy, które jednoczą wszystkich Polaków? Takie, które sprawią, że my od razu poczujemy się bliżsi komuś? Na przykład Robert Lewandowski. No kiedyś to były skoki narciarskie. Tak, ale mi się tak kojarzą, słuchaj, spotkania u mojej babci, że cała rodzina, jak zjemy, to siada i oglądamy skoki. Tak. I można skomentować, nie trzeba. Tak, może siatkówka. Siatkówka też, tak, czy jednak sport. Tak, chyba tak. No piłka nożna, ona tak trochę jednak, tutaj już istnieje jakieś ryzyko konfliktu, no bo mogą być lokalni kibice, prawda? Tak samo żużel. Tak. Że też jest konfliktogenny, ale wydaje mi się tak, że skoki narciarskie w Iga Świątek może, prawda? Tak. Ona jest taka sympatyczna, więc tak, może tak. Tak, myślę, że Iga Świątek nie budzi negatywnych uczuć w Polakach. Tak, także nareszcie ktoś, kto jednoczy wszystkich. A mówi się, i to chyba od zawsze, przynajmniej w moim przekonaniu, że
o religii i o polityce się nie rozmawia. Mhm. Czy to jest taka żelazna zasada, którą twoim zdaniem należy stosować? Czy to finalnie wychodzi tak, że wszyscy o tym rozmawiają? Mhm. Wydaje mi się, że to są takie tematy, które zachęcają właśnie do mówienia banałów. Mhm. I że może to nie jest tak, że nie wolno, ale ja prywatnie uważam, że bardzo często nie warto. Dlatego, że myślę, że bardzo często wtedy możemy właśnie nasłuchać się frazesów, chociaż jeżeli interesują nas badania nad komunikacją, to możemy spotkać się wtedy z taką sytuacją, która jest zaskakująco częsta dla mnie, to znaczy, że ktoś zaprzecza sam sobie w jednym i tym samym zdaniu. Cudownie. To jest, nie trzeba tutaj uczestniczyć w rozmowie, wystarczy poczytać sobie komentarze na dowolnym portalu. Mhm. Ktoś zaczyna jakieś zdanie, druga połowa przeczy pierwszej, ale dla tej osoby jest to całkowicie spójne. I myślę, że to jest takie ćwiczenie dla tego człowieka, wyobrażam sobie, w jakimś podtrzymywaniu obrazu świata, prawda? Mhm. Że w moim obrazie świata wszystko gra. Okej, okay, właśnie chciałam zapytać, o czym to świadczy? Mhm. Czy my do końca nie mamy wyrobionych poglądów, rzucamy coś, co usłyszeliśmy, co przeczytaliśmy, po to, żeby to powiedzieć coś oczywistego w grupie? Tak, to zdecydowanie też, że po prostu to są takie tematy, które zachęcają do powtarzania rzeczy bez namysłu, ale też myślę, że bardzo często są dla ludzi ćwiczeniem z tak zwanej redukcji dysonansu poznawczego, to znaczy jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby świat dookoła wydawał się spójny i bez zaskoczeń, to myślę, że będzie próbował znaleźć sobie uzasadnienie na absolutnie wszystko i może w tym zostać prawdziwym mistrzem. Ale to nie znaczy, jakby to będzie znaczyło, że to jest jego prywatny sposób radzenia sobie, mhm. a nie, że jego słowa cokolwiek znaczą i przede wszystkim to nie znaczy, że trzeba mu odpowiadać czy wdawać się w dyskusję. O, właśnie. Tak. Nie trzeba się dać sprowokować. Myślę, że najczęściej właśnie nie trzeba, że po prostu kiedy zaczęłam patrzeć na kłótnie, czy na jakieś prowokacyjne nawet wypowiedzi, celowo prowokacyjne, jako odmianę właśnie tego gadania na telewizor, mhm. to myślę, że bardzo dużo się w moim życiu zmieniło, że właśnie to oznacza, że niekoniecznie trzeba podejmować te rękawice, tylko po prostu ktoś chce sobie pomonologować nawet bez sensu. Bo też jest chyba tak, że ta osoba, która wkłada kij w mrowisko, no ona chce wyładować swoje emocje. Mhm. Ona chce, żeby tutaj poszły iskry. Żeby coś się działo, tak. Więc to w sumie zależy od nas, czy my odbijemy tę piłeczkę, czy po prostu pozwolimy temu przysłowiowemu wujkowi, przepraszam, bo już drugi mhm. raz używam stwierdzenia, że tak. ten wujek, no to ale niech trochę to będzie już wujek, urosło tak. do takiego wręcz memicznego tak. zjawiska. No to niech to będzie memiczny wujek. Że jest tak. to po prostu wujek. I czy my naprawdę czujemy potrzebę, żeby z nim walczyć? Czy to jest mhm. osoba, z którą chcemy dyskutować i to nam coś da finalnie? Mhm. No więc właśnie, myślę, że tutaj podobnie jak dyskusje w internecie też często prowadzą donikąd, bo bardziej niż dialog, to jest taki wzajemnie mijający się zestaw kilku monologów, prawda? Tak. I to jest o nas, tak, finalnie. Tak, tak, tak. Ale myślę, że można spróbować spojrzeć na to inaczej i zamienić się w słuchacza i niekoniecznie przytakiwać, czy w jakiś sposób, nie wiem, wyrażać aprobatę dla czegoś, co jest nam kompletnie obce, ale po prostu potraktować taką sytuację jako okazję do dowiedzenia się, jak działa czyjaś głowa. Mhm. Po prostu. W jaki sposób ten ktoś myśli, nawet jeżeli to zupełnie nie ma sensu, to być może po prostu potrzebuje sobie zbudować jakiś swój pałac, w którym echa będą mu odpowiadały z każdego kąta. Tak, masz rację wujku, masz rację wujku. Ale też trochę wyjść ze swojej bańki, nie? Mm-hmm. Bo my na co dzień jednak przez to, że mamy zwykle, jak myślę, znajomych mm-hmm. z wyboru, mm-hmm. którzy pewnie podzielają nasze poglądy na wiele tematów, znajdujemy się w takim środowisku, gdzie możemy zderzyć się niejednokrotnie mhm. raz w roku, czy parę razy w roku, z zupełnie innym spojrzeniem na świat. To też jest ważne. Myślę, że ja chyba niestety znam więcej osób, które celowo szukają awantury. No, myślę, że wiesz, każdy przypadek jest inny, ale powiedziałaś coś takiego, że możemy stać się mistrzami takiego trochę kodu komunikacji właśnie dyplomatycznego. Tak. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę jednak kwestia
właśnie pokoleniowa, czyli jeżeli spotykamy naszych rówieśników w jakimś takim neutralnym miejscu, nawet pomyślałam sobie teraz o wywiadówkach rodziców i powiedzmy, że rodzice są z tego samego pokolenia, to oni będą się pięknie poruszali po tych trudnych tematach, postarają się powiedzieć to, co należy i tak samo może być wśród kuzynostwa itd., itd. Ale w momencie, kiedy mamy pod jednym dachem ludzi z pokolenia tak zwanych właśnie rodziców, ale mamy też dziadków i mamy też dzieci, może się okazać, że to jest taka mieszanka, że każdy rozumie zupełnie coś innego poprzez tematy, na które warto rozmawiać, poprzez rzeczy, które są neutralne. Na pewno. I przez takie, które na pewno wywołają kłótnie. Na pewno. Myślę, że za każdym razem, kiedy tych osób będzie więcej niż dwie, to to ryzyko wzrasta. Że w dialogu po prostu między dwiema głowami, między dwiema osobowościami znacznie łatwiej jest osiągnąć porozumienie, natomiast no, im jest nas więcej, tym większe ryzyko pewnego chaosu. No i oczywiście od bardzo dawna próbowano narzucić jakiegoś rodzaju próby ucywilizowania takiej rozmowy i czytałam, przygotowując się do naszego spotkania, dość dużo o właśnie salonowej sztuce konwersacji, która jakiś swój szczyt wyrafinowania osiągnęła w XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej Francji, gdzie właściwie mówiono bardzo pięknie, ale no była to wata. I była to często bardzo piękna i efektowna wata, ale ona właśnie służyła temu, żeby no, tworzyć miłą, nieszkodliwą atmosferę, ale też popisywać się jakimiś swoimi zdolnościami jako mówcy czy opowiadacza na przykład. I oczywiście to tutaj chciałabym odnieść, bo to jest, ponieważ to jest bardzo długa tradycja, no to ona ma też swoje liczne echa w literaturze, no i taki żelazny klasyk, który można też znaleźć za darmo chyba na wolnych lekturach w internecie, to jest słownik komunałów Flaubert, który nigdy się nie starzeje. To jest XIX-wieczna książeczka, taka malutka, ale zawiera ona, jest to dosłownie, no, słownik popularnych haseł, o których wypada mieć zdanie i oczywiście od razu jest adnotacja, jakie to zdanie powinno być. Czyli po prostu mały poradnik co do tego właśnie tak, co wypada uważać, jaką opinię należy wyrazić. Myślę, że zaglądając do tego, możemy się zdziwić, jak bardzo aktualne to jest. I też uważasz, że odnosi się adekwatnie do polskich realiów? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ale czy tutaj możemy wręcz nawiązać do tego, że są pewne podobieństwa między Polską a Francją? Czy uważasz to za uniwersalne wartości, powiedzmy, w świecie tak zwanym zachodnim, o ile możemy to tak nazwać? Zupełnie uniwersalne. Na przykład u Flaubert się pojawia narzekanie na technologię i tam to będą pociągi, prawda? Że tak, szybkość pociągu można oszaleć. Dzisiaj powiemy to samo o internecie. Tak, tak. No właśnie, i stąd pojawia się pytanie, czy to nie jest tak, że za każdym razem, jak przychodzi nowe pokolenie, to my mówimy to samo w kontekście tonu i właśnie tej, nie wiem jak to ująć, ale jakby kategoria narzekania, czy kategoria frustracji, ekscytacji jest ta sama, tylko po prostu zmienia się ta rzecz, którą w tym momencie chcemy skrytykować lub wysławiać. No, tutaj są też różne subtelności kulturowe, to znaczy zaczęłyśmy naszą rozmowę od pytania, co wypada. No i oczywiście w różnych miejscach też geograficznie wypada różne rzeczy i są takie miejsca, w których wypada narzekać. Taki, no, Nowy Jork z tego słynie, że, tak, że tam po prostu w dobrym tonie jest być marudą, myślę, prawda? Że myślę, że Polska jak Nowy Jork trochę tak, tutaj. Tak, i nawet polska etnologia wysunęła taką teorię, że istnieje w ogóle cały gatunek literatury mówionej, który jest kwiecistym narzekaniem i że on wywodzi się właśnie z opowieści wiejskiej i że jest to po prostu podkoloryzowane, efektowne, krasomówcze narzekanie, które jest celem samym w sobie.
Czyli to jest też forma rozrywki, tak sobie ładnie ponarzekać, barwnie. Trochę tak, trochę rozrywki, trochę też zneutralizowania emocji, trochę też myślę, że to pewnie często bywało jakimś wyrazem bezradności, że nie możesz zrobić nic konkretnego, no ale przynajmniej możesz sobie pomarudzić. Ale też jest to próba nawiązania jakiejś bliższej relacji, bo możemy się łączyć w tym narzekaniu. No tak, misery loves company. Tak. Dokładnie. Ale czy mamy jakieś na przykład przykłady maślane, wspaniałe, tego, na co można było choćby narzekać, albo o czym można było sobie tak sobie pogadać przy stole, a właśnie te młodsze pokolenia, które zasiadają z nami, teraz już mówią temu stop. Ojej, zastanawiam się, dlatego że wydaje mi się, że to jest... Chyba taki konflikt, który ma, czy raczej nieporozumienie, myślę, że konflikt to jest tutaj za duże słowo, ale nieporozumienie, które wynika trochę z tego, że myślę, że bardzo łatwo jest utknąć we własnej głowie w jakimś czasie. I myślę, że pomimo tego, że na przykład PRL dawno się skończył, to tak samo jak są ludzie, którzy przez cały czas liczą pieniądze na stare złote, to są ludzie, którzy po prostu są przekonani, pomimo tego, że jakby funkcjonują już w zupełnie nowej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, to po prostu bardzo dużo im się kojarzy z PRL-em. I oni lubią narzekać na pocztę, pociągi, w ogóle na usługi publiczne. Że to jest taki temat numer jeden do marudzenia, że pociąg nie ma prawa być dobry. Nawet jeżeli jadą właśnie bardzo komfortowym, czyściutkim pociągiem, to będą twierdzić, że jest w nim tłok i smród. Zawsze. Okej, okay. I dla osób młodszych to jest zupełnie nieadekwatne. Tak, 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 bo będą się zastanawiać, no ale właściwie o co chodzi? Po prostu natomiast ich rozmówca będzie miał w głowie po prostu podróż w roku 85, kiedy jadąc na kolonie letnie musiał być wpychany przez tatę przez okno. A czy właśnie takie rozmowy międzypokoleniowe nie pomagają nam wyjść z tej bańki czasu? Mhm. Czy właśnie sprawiają, że się jeszcze bardziej zacietrzewiamy i te różnice się pogłębiają? Chyba nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Chciałabym, żeby było tak, że się czymś wymieniamy. Chciałabym, żeby było tak, że wymieniamy doświadczenia, że dowiadujemy się czegoś o sobie i o świecie. I może wolę na swój własny użytek myśleć, że tak może być, ale też moje doświadczenie wskazuje, że bardzo często ludzie, i prawdopodobnie ja też jestem temu winna, lubią sobie czasem pomonologować i nie bardzo są otwarci na inne informacje, natomiast chcą mówić. Ja tutaj nie chcę jakoś rozliczać innych, bo jestem przekonana, że mnie samej też się to zdarzyło. Myślę, że nam wszystkim się to zdarza, szczególnie kiedy zderzamy się właśnie z inną bańką i zupełnie innym światopoglądem i okazuje się, że to, co my mówimy, już się troszeczkę przedawniło. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy o poczuciu humoru, to jest wtedy bardzo ewidentne, że rzeczy, które nas śmieszyły kiedyś, teraz dla młodszych pokoleń są totalnie niepoprawne i nie na miejscu. I przynajmniej ja w to wierzę, że trochę trzeba iść z biegiem czasu i dokształcać się, edukować i zastanawiać się, co należy, co wypada jednak powiedzieć, bo możemy kogoś urazić, kogoś o zupełnie innym światopoglądzie. I zauważyłam to, rozmawiając z moim dalekim znajomym, który jest ode mnie 10 lat starszy. Wydawać by się mogło, że 10 lat to nie jest tak dużo, a słuchając jego komentarzy dotyczących rzeczywistości, jego żartów, ja byłam zniesmaczona. Jednocześnie byłam w pełni świadoma, że on nie ma nic złego na myśli. I przekładając to na stół rodzinny, niejednokrotnie ktoś z pokolenia wyżej może powiedzieć coś, co uchodzi płazem, co jest neutralne, co jest po prostu komentarzem dotyczącym na przykład jakiejś mniejszości narodowej, bo tak się zawsze mówiło, jest to jakiś po prostu frazeologizm, tak? Jakieś powiedzenie. Tak. Dla mnie w tym momencie wydaje się być to maksymalnie obraźliwe. Tak, i wydaje mi się, że często to nie stoi za tym zła intencja, tylko po prostu jakby brak okazji do zaktualizowania bazy danych. Że ktoś nie znalazł się w takiej sytuacji, gdzie na przykład, no nie wiem, Polska jest teraz krajem znacznie bardziej zróżnicowanym etnicznie, no ale pewnie nie w każdym miejscu. Tak. W związku z czym, jeżeli ktoś mówi o jakimś świecie znanym sobie z telewizji, to wtedy dla niego jakby ta zmiana nie nastąpiła. Natomiast jakby ktoś, kto słysząc jakieś słowa, które teraz są krzywdzące, po prostu widzi przed oczami konkretne osoby, swoich znajomych, sąsiadów,
to oczywiście nabiera to kompletnie innego wydźwięku, że to jest sytuacja, w której jedna osoba mówi o jakichś abstraktach, które nikogo nie dotkną, a druga osoba widzi faktycznie istniejących ludzi, których jakieś wyrażenie może dotknąć. Tak samo myślę, że możemy to odnieść do kwestii poglądów, nazwijmy je szowinistycznymi, mhm. tak? Czy zjawiska patriarchatu i pewne komentarze właśnie, które byłyby normalne, pewne kwestie związane choćby z podziałem obowiązków domowych, nawet powiedziane żartobliwie, kiedyś były normą, teraz budzą bardzo duży niepokój i wręcz nie wiem, takie, no taki niesmak to w towarzystwie. Mnie zawsze zastanawiało, jak tego rodzaju komentarze mogły być wygłaszane przez osoby, które żyły w kompletnie odmienny sposób. To znaczy żyły w sposób bardzo równościowy. To zdarza się wśród takiego pokolenia lat 70. I to są ludzie, którzy już na przykład znacznie bardziej angażowali się jako ojcowie. Czy faktycznie stawiali na równy podział obowiązków domowych, znacznie częściej było tak, że oboje rodzice pracowali zawodowo i oboje też wkładali w dość dużo wysiłku w rodzinę. Ja znam ze swojego otoczenia czy jakichś relacji znajomych dość dużo sytuacji, kiedy po prostu to głównie tato zajmował się dzieckiem, dlatego że na przykład mama dostała jakąś wyjątkową okazję, powiedzmy, nie wiem, w wyjazdu za granicę, co w latach 70. było czymś niebywałym. I ja takich relacji znam całkiem sporo, tyle tylko, że jednocześnie to idzie w parze po prostu z mówieniem takich frazesów, które jakby anulują wszystko to, co oni osiągnęli i zrobili. Że oni po prostu w praktyce zachowywali się naprawdę jak z jakiegoś podręcznika równości, tak. A mówili coś kompletnie naprawdę jak z jaskini. Także zastanawiało mnie, skąd o co tutaj chodzi, ale wydaje mi się, że oni po prostu nauczyli się mówić rzeczy, które wtedy wypadało. Które wypadało mówić na przykład przy ich własnych rodzicach. Okay. Być może tak było, że po prostu nauczyli się żyć podwójnie, że jakby mowa swoje, a życie swoje. I pytanie, czy te komentarze padały specjalnie, czy one były zaprojektowane, by się przypodobać, czy to już był automat? Chyba automat, albo po prostu takie na przykład uspokojenie babci. Że tak, babciu, wszystko jest tak, jak sobie życzysz, ale tak naprawdę to my będziemy sobie działać po swojemu, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji, tutaj wracamy znowu do początku rozmowy, kiedy ludzie byli znacznie bardziej od siebie zależni i często też musieli po prostu mieszkać jako dorośli pod jednym dachem i jakoś tak wpływać na swoje własne zachowania, no to dużo ludzi nauczyło się takiego życia po cichu. Tak. Robienia czegoś w sekrecie. Ja uważam, że to no nie jest to fajne, dlatego że jestem zwolenniczką szczerości. I uważam, że szczerość wychodzi wszystkim na zdrowie, ale też rozumiem, że oni nie mieli wyjścia. Wywołałaś babcię do tablicy, więc kojarzą mi się takie teksty, które ja utożsamiam z babcinymi, choć to może być, to mogą być teksty od rodziców lub dowolnego członka rodziny czy osoby z naszego kręgu. A mianowicie pytania, które narzucają nam pewien model życia, który wydaje mi się, że w XXI wieku w dużych miastach nie do końca musi obowiązywać. Typu pytania o to, kiedy będą dzieci, czy się z kim spotykasz, dlaczego, nie wiem, nikogo nie masz, albo dlaczego, nawet już nie mam kolejnego przykładu, bo myślę, że najwięcej dotyczy bycia w stałym związku, brania ślubu i posiadania dzieci. Albo wyglądu. Tak, to jest właśnie kwestia, to też powiem, że ja nigdy na szczęście nie dorastałam, nie przebywałam w takim otoczeniu, żeby mój wygląd był w jakiś sposób komentowany i wytykany, ale niejednokrotnie rozmawiając z różnymi znajomymi, po prostu przecieram oczy ze zdumienia, że to jest wątek główny, że ktoś potrafi powiedzieć drugiej osobie, że się roztyła albo że nikt jej nie będzie chciał. W ogóle jak to mówię, to aż mi jest głupio, że to powiedziałam. Tak, bo to jest jakieś takie naruszenie prywatności bardzo mocne, prawda? Że jakby moją pierwszą reakcją było, no ale to nie twoje życie, prawda? Dlaczego w ogóle to mówisz? I też długo się nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że w pewnych okolicznościach i w pewnych środowiskach
tego rodzaju mowa jest zupełnie neutralna, to znaczy jest takim jakby, nie wiem, rodzajem zapełniania ciszy. To jest ten banał, o którym mówiłyśmy, że to dla jest, tych osób. Tak, że to jest ten banał, że on nie niesie ze sobą takiego ciężaru oceny, który może odczuć ktoś inny. I po prostu stąd pewnie wynika wiele nieporozumień. Nie chcę tutaj bronić takiej obcesowości, bo ja uważam, że naprawdę no, trzeba się mocno nagimnastykować, żeby twierdzić, że ktoś mówi takie rzeczy z życzliwości. Myślę, że za tym, no nie, może za tym stać wiele rzeczy, ale właśnie niekoniecznie życzliwość. Wręcz, wiesz, no, z perspektywy osoby, która to wypowiada, jest to zapewne troska. Tam nie ma uszczypliwości w intencjach, myślę, ale jest to troska, która zbudowana jest moim zdaniem na takim poczuciu, że ktoś inny wie lepiej, jak ty powinnaś żyć. I to jest chyba ten fenomen, nie wiem czy polskości, czy to można jakoś bardziej uogólnić, że u nas w rodzinnych domach wiele osób ma dla nas przepis na to, jak powinniśmy żyć swoje życia. I mimo, że najfajniej by było, gdybyśmy siedzieli na kupie i mieszkali w jednym domu i mieli tę kontrolę, to w momencie, kiedy to dziecko wyfruwa z gniazda, jedyne, co możemy zrobić, żeby zachować tę kontrolę, to chociaż przy spotkaniach mówić im, jak mają żyć. Och, to jest na to po prostu... Ja spotkałam się z tym zjawiskiem w Anglii i po prostu tam nazywa się to, jest to... W Polsce chyba się nie używa sformułowania nieproszona rada tak często jak po prostu unsolicited advice, które jest taką frazą po prostu... używaną bardzo często i też to jest jakaś kwestia chyba trochę pokoleniowa, tak mi się wydaje, że jest taka różnica pokoleń właśnie, że ktoś wie lepiej i co więcej czuje się w obowiązku, żeby to zdanie wygłosić. A zastanawiam się właśnie, czy też już znowu wróżąc trochę i patrząc w przyszłość, czy skoro rośnie nam młode pokolenie, które jest bardzo wyedukowane, w takim znaczeniu, że jest samoświadome i wiele tematów przestaje być tematami tabu. Jednocześnie mamy dużą przestrzeń na wolność, na odrębność. Czy to sprawia, że teraz przed nami już zupełnie inny scenariusz? Czy za każdym razem to młode pokolenie wnosiło świeżość i potem przyjdzie kolejna nowa świeżość? Bardzo trudno jest powiedzieć, dlatego że myślę, że jeszcze w grę wchodzą jakieś czynniki trzecie. Czyli na przykład... Bardzo dużo lubię czytać o konflikcie pokoleń w latach 60. i 70. Czytam bardzo dużo teraz archiwalnej prasy na ten temat i to jest temat, który jakoś mnie wciągnął osobiście i to po prostu jak różne style życia, wartości i tak dalej pojawiały się na linii rodzice, dzieci i jakie konflikty generowały. Trochę, no kłócono. I na przykład przede wszystkim sposób wychowania dzieci. Przede wszystkim sposób wychowania dzieci. Nawet takie rzeczy, ja oczywiście kolekcjonuję co lepsze kwiatki, ale na przykład wojna o to, czy naprawdę to jest tak straszne, że pali się przy niemowlęciu? Przecież nic mu nie zaszkodzi, zawsze się paliło. No oczywiście tak. Młodzi zaprzeczali temu, bo już jakby byli wyposażeni w wiedzę medyczną, natomiast jakby ktoś, kto dysponował wiedzą tylko potoczną, że tak się zawsze robiło, no to oczywiście będzie uważał, że młodsi robią z igły widły. Więc to były tego typu rzeczy. Czy coś takiego, co... Mogę powiedzieć, że z własnego podwórka, że wiem, że moi rodzice spotkali się z jakimś oburzeniem starszego pokolenia, że mnie i mojej siostry nie wiążą w taki sztywny becik. Dlatego, że was nie prostu... unieruchamiają. Tak. Że po Ekstra. Prostu jakby starsze pokolenie, jacyś, nie wiem, sąsiedzi byli przekonani, że po prostu niemowlę musi być unieruchomione jako taki żuczek sztywny. Prosto. Brzmi bardzo komfortowo. No. Bardzo, bardzo się cieszę, że jednak moi rodzice nie posłuchali tej rady. Myślę, że ale to, co powiedziałaś nie byłoby mi wesoło. O papierosach można przenieść nawet na dyskusję, która już od lat jest bardzo powszechna, na przykład związaną ze zmianami w odżywianiu. Mam tu na myśli jedzenie mięsa, tak? Że tak nie wygląda obiad. Obiad to musi być mięso i tak było od zawsze. Tak. No właśnie, mięso zjedz, a ziemniaczki zostaw, prawda? Że myślę, że czy w kwestia tego, że na przykład takiemu pokoleniu przedwojennemu zdrowe dziecko kojarzy się z dzieckiem okrąglutkim. Natomiast młodsi uważają coś kompletnie przeciwnego, prawda?
I myślę, że no tutaj można by bardzo, bardzo długo wyliczać. Natomiast zdarza się, że czasami w grę wchodzi jakiś czynnik jeszcze trzeci, czyli na przykład to, że prawdopodobnie to pokolenie lat 70., gdyby nie stan wojenny, zamieszkałoby sobie w swoich mieszkankach po prostu kontynuowało dobrobyt epoki lat 70. Mhm. i wszyscy czuliby się bardziej wolni i swobodni. Być może możemy fantazjować, że po prostu żyliby jak w dzisiejszej Szwecji. I Polska byłaby taką Szwecją. Natomiast brzmi po prostu dobrze. W latach 80. no wszyscy zbiednieliśmy, wszyscy musieliśmy zacieśnić te więzi bardzo mocno i z jednej strony to faktycznie u wielu osób spowodowało taką bliskość, wzrost zaufania, no który umożliwił na przykład trwanie Solidarności. Że tam ludzie przecież musieli sobie wzajemnie ufać, żeby funkcjonować w drugim obiegu, prawda? Ale też taka sytuacja, którą ilustruje piosenka z epoki Szoruj babciu do kolejki, czyli to, że po prostu członkowie rodziny traktowali siebie nawzajem trochę jak sprzęt RTV AGD. A teraz jakiś taki bliższy przykład, też który przyszedł mi do głowy, może być taki, że starsze pokolenia nie mogą patrzeć na to, jak młodzież patrzy w telefony i że spędza obiad pisząc do swoich znajomych i technologia ich otacza z każdej strony, podczas gdy młodsze pokolenia nie mogą słuchać starszych ludzi, którzy w obraźliwy sposób wypowiadają się na przykład o ludziach z LGBT, prawda? I to chyba pokazuje, że tak było zawsze i tak będzie zawsze, ale moje pytanie do ciebie jest inne. Czy my mamy z tym walczyć? Czy my mamy się wzajemnie próbować przekonać? Czy my mamy się edukować? Czy obie strony powinny po prostu zaakceptować przepaść pokoleniową i uszanować to, że dorośli w innych rzeczywistościach i pozwolić temu być takim, jakim jest? Czyli czasami z konfliktami, czasami po prostu z niezręczną ciszą. Myślę, że jedno i drugie. Ja bardzo chciałabym, żeby tak jak na Wikipedii, zasadą numer jeden było założenie dobrej woli. To znaczy, że nawet jeżeli wśród wikipedystów jest jakieś nieporozumienie, to zakładamy, że ktoś nie chciał źle. Mhm. I wolałabym, żeby tak było. Niestety w rzeczywistości bywa inaczej i okazuje się, że jednak czasami ktoś chce źle. Na przykład, nie wiem, chce trollować. Tak. Więc z tym również trzeba się liczyć i myślę, że chyba taką cenną umiejętnością jest umiejętność zauważenia, to jest bardzo trudne i myślę, że ja do tej pory tego jeszcze nie osiągnęłam, jakby takiej trochę ekonomii zaangażowania, czyli w co warto wkładać wysiłek, z kim warto rozmawiać, a kiedy na przykład widzimy, że ktoś sobie monologuje, czy ktoś próbuje nas sprowokować i po prostu nie warto się angażować w tę rozmowę, bo ona nie będzie prowadziła donikąd. Albo to jest ta sama rozmowa kolejny rok z rzędu, tak. Więc widzimy, że to nic nie dało. Dokładnie tak. Także myślę, że tutaj taką przydatną umiejętnością jest ocena, kiedy warto faktycznie powiedzieć coś szczerze od siebie, a kiedy przydadzą nam się te frazesy w stylu, no tak to bywa, święte, święta i po świętach. Bo wtedy utrzymujemy pozorny kontakt, prawda? Ja mówię to nawet z niesmakiem, ojejku, że to... Tak. Bo wolałabym, żebyśmy wszyscy rozmawiali ze sobą szczerze, ale nie zawsze to jest możliwe. Ostatnia rzecz, która też gdzieś tam mnie nurtuje w ostatnim czasie, to jest jeszcze tak, wracając do tych tematów, które moim zdaniem są już absolutnie przedawnione, ale nadal są bardzo powszechne, bo wychodząc z bańki zdaję sobie sprawę, że mi się tylko wydawało, że to już jest przedawnione. To jest właśnie, mówiąc o mniejszościach narodowych i szczególnie o osobach czarnoskórych i wszelkiego rodzaju określeniach o osobach czarnoskórych, czy właśnie różnych frazach naszych polskich ukochanych, one nadal funkcjonują i ja to wiem i nie próbuję też tego wyprzeć, ale zastanawiałam się nad tym ostatnio, że tak jak powiedziałyśmy, zakładamy, że ta osoba miała dobre intencje i jeżeli to nie jest stricte rasistowski w takim znaczeniu tekst, że on ma obrazić drugą osobę, tylko jest powiedziany jako forma określenia drugiego człowieka, ale która dla mnie, czy dla osób w moim otoczeniu już jest niepoprawna, to czy wtedy macham ręką i mówię, ta osoba nie miała nic złego na myśli, dla niej to określenie jest neutralne, czy biorąc pod uwagę, że mamy inne realia, dostęp do innego rodzaju wiedzy,
powinniśmy rozliczać tych ludzi z tego. I to jest odwiecznie mój konflikt, czy powiedzieć, masz do tego prawo, bo co innego cię ukształtowało, czy raczej masz obowiązek iść z duchem czasu i już wiedzieć teraz, że jak ja ci mówię, że tak się nie mówi, to aplikujesz to do swojego życia. Tak, no myślę, że znacznie łatwiej jest pewnie rozstrzygnąć taką sytuację, kiedy na przykład na horyzoncie jest ktoś, kto może się poczuć poszkodowany. I po prostu... Można zapytać tę osobę. Tak, albo w... powiedzieć, no tak, ja wiem, babciu, że nie miałaś nic złego na myśli, ale jakby w mojej koleżance jest przykro, kiedy tak mówisz. Więc myślę, że to znacznie ułatwia sytuację, kiedy jakby w polu widzenia pojawia się konkretny człowiek i po prostu możemy to wtedy odnieść do no po prostu konkretnej sytuacji, konkretnej okoliczności, że no nie chcemy skrzywdzić kogoś, kogo lubimy. Tak. I myślę, że wtedy jest znacznie łatwiej. Kiedy mówimy o abstrakcjach, wtedy jest trudniej i myślę, że niestety trzeba się liczyć z tym, że ktoś powie, ale dlaczego masz mi mówić, jak ja mam się wyrażać, prawda? Że ktoś wtedy dla odmiany się sam poczuje zaatakowany. Tak, tak. I powie, ale ja nie miałam nic złego na myśli i to jest dla mnie pozytywne, w sensie tak, spokój. Tak, ale jakby takie przemiany językowe, które się wiążą z większą wrażliwością, one też się, myślę, że się też wydarzają naturalnie, że na przykład to w jakiś sposób mówimy o niepełnosprawnościach dzisiaj. Zupełnie inaczej niż pół wieku temu, prawda? To jest raczej pozytywny przykład, że oczywiście to nie znaczy, że żyjemy w kraju super przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami, ale myślę, że na pewno jeżeli chodzi o jakąś taką wrażliwość czy gotowość do zrozumienia, to myślę, że pod tym względem no chyba coś się zmieniło na lepsze, więc myślę, że innego rodzaju różnorodność też mam nadzieję, że się stanie po prostu czymś oczywistym. No bo wiadomo, że zmiana wydarza się powoli, małymi krokami, ale też ona zazwyczaj właśnie ma miejsce w tych naszych bliskich kręgach. I może powielam tym samym swoje poprzednie pytanie, ale może jednak warto zasiewać te ziarenka, że zamiast tylko operować w tej kurtuazji, tak, próbować opowiedzieć właśnie w pokojowy sposób o tym, jak wygląda mój punkt widzenia albo jak teraz patrzę na świat moje otoczenie. Nie po to, żeby na siłę kogoś zmieniać, tylko może, żeby dać to okienko na świat tym starszym osobom, tak, o ile będą chciały nas słuchać. Tak. Samej na przykład mówić w jakiś określony sposób, prawda? Że jeżeli to nie jest w kontrze, tylko raczej po prostu przedstawiamy swoje stanowisko, prawda? Że dajemy swój przykład. I myślę, że wtedy to jakoś wyciąga z rozmowy ten element konfliktu. W jakiś sposób go neutralizuje i myślę, że wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś po prostu będzie chciał brać przykład z nas. Bardzo bo poczuje, że tak wypada. Właśnie. Bo to moja mama zawsze mówiła, że wszystko zależy od formy. Można jeden komunikat przedstawić na różne sposoby, jeżeli nie chcemy kogoś, no właśnie, ktoś obraził nas czy naszych przyjaciół, ale my atakując, wchodząc w taki kontratak, też jesteśmy agresywni w tym momencie, więc robimy coś przeciwko tej osobie. Jeżeli to miałoby być czysto edukacyjne i miałoby na celu wymienianie poglądów, a nie narzucanie stylu życia, bo to jest jakaś paranoja, teraz tak sobie o tym myślę. Wkurza nas, że babcia mówi nam, jak mamy żyć, a my odbijając piłeczkę mówimy jej, jak ma żyć, nie mówiąc nam, jak ma żyć. Więc to jest też, żeby się trochę nie zagalopować w tym oświecaniu naszej rodziny. Tak, bo myślę, że można ten sam skutek osiągnąć inną metodą. Więc dla wszystkich święta to jest czas pewnie wyzwań, ale wierzę, że nasza rozmowa pokazała, że te konflikty są normalne i to od nas zależy, czy sobie zdecydujemy, że jest dla nas wartościowe wejście w dyskusję i możemy być wysłuchani, może z tego wyjść coś owocnego, czy absolutnie jest to rozmawianie z monologującymi do telewizora wujkami. No nikt tego nie oceni tak dobrze jak my sami, także trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki i powodzenia i udanych rozmów. Olga, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę po raz kolejny i ja już się nie mogę doczekać, jaki nowy temat do nas przyjdzie za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że to będzie stałość naszych spotkań i trzymam kciuki za wszystkie Twoje projekty. Pisz dalej, edukuj się i nas i do usłyszenia. Wielkie dzięki.
Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca. Wtedy mam dla Was odcinek solowy i możecie posłuchać go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Jednocześnie odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie, wrzucam posty z moimi opisami, czyli tak zwanymi małymi felietonami. Jestem też aktywna na relacjach, jest tam wiele tematów związanych z tymi, które poruszamy tutaj w podcaście, ale też jest to bardzo przyjemna przestrzeń do dyskusji. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie. Do usłyszenia już niedługo. Cześć.